Cześć, witam serdecznie na wojnie. Wojna z Symbiosa. Dość mocny sojusz. Z tego co widać, portugalski. Jest tam jeden Polak, którego chyba parę osób zna od nas. I jedziemy. Jedziemy na początku, zdobyjemy teoretycznie najłatwiejsze cele. I tutaj pójdziemy kolorem czerwonym. Kolorem czerwonym z Marianą. Kiełem, byczkiem, ok. To jest taka trójka podstawowa. Jest doktor. Ale przyda mu się jakieś oczyszczenie jeszcze. Mimo, że to jest taki efekt, to wiecie. Akurat odpali równo po i będzie problem. Tylko czym my tutaj zabramy? Gdzie co weźmiemy? Ricarda. Jak się tu jeszcze przyjrzę? Elizabeth, Morel, Frick, Wolfgang, Hel chyba. Chyba Hel. Tak jest. W ten sposób spróbujemy. I jedziemy. Zobaczymy, co nam da plansza na początek. Jakieś mam sobie przeczucie. Ale zaraz się okaże. I jest tak. Trójka, tu jest trójka, natomiast te łączenia są, tu nie mamy łączenia, tutaj byśmy mogli wykombinować to łączenie, ale jest bez szału. Możemy zagrać tak, tutaj nam wtedy polecą dwa poziomy w dół. Jeśli zagramy tak, tutaj się łączą jakby, ale ten gramy w prawo, tutaj chyba nic nam to nie da. Kurczę, ta plansza wygląda słabo, szczerze mówiąc. Tu jest takie, no, takie szukanie klocków tak naprawdę, ale może się tak skończyć, że załadujemy Elizabeth i nic nam to nie da. Ale szukam czegoś innego. Taki ruch też nam nic nie daje, nic. Tylko je rozdzielimy jeszcze. Czy możemy spróbować w ten sposób. W ten sposób, bo to mamy tutaj łączenie. Zagramy tak, leci spore combo. I nadal nie wiem, czy coś nam tutaj poleci, więc chyba zagram w ten sposób. Tak, jeszcze można, to też jest. Zagramy tak. I tutaj leci trójka żółta, ale zagramy tak, to wraz ta trójka żółta poleci. Więc chyba zagram w ten sposób. Jeszcze możemy tu poszukać ewentualnie fioletów. Ewentualnie czerwony mógłby tutaj wpaść. Dobra, najpierw zagramy tak. Jest fiolet, jest czerwony, dobra. Czerwony leci w flick, więc z tego to zrobimy. Ok. I tak, tu jest fiolet. Tu jest fiolet. Doktor mało się odpali. Możemy spróbować zagrać tak. Frick chyba nie ubijemy, to by było za mało. Tylko jeśli go zagramy tak, to rozdzielamy sobie te fiolety tutaj. A tutaj jest, no może nie blisko trójki, ale byłaby szansa na jakąś trójkę. Więc możemy zagrać w ten sposób. Ewentualnie tak. Też jest takie kombinowanie, kurczę. Może by było, a może by nie było, co nie? Dobra, zagramy w ten sposób chyba. O tak. No i tak, Frick się zaraz odpali. Oczyszczenie było. Dobra, trudno. Nie wiem, czy nie przedłużam tego za bardzo. Czy na Hel nam ustoi? Oj, nie wiem, czy na Hel ustoi. Ryzykuję. Ojej, kumory się odpali, nie ustoi. Kurczę. Aby reszta ustała tylko. Dobra, stoimy jeszcze jakoś. Jeszcze jakoś stoimy. I teraz możemy zagrać tak.
Ale możemy pójść z kombem, zagramy tak. Tu zielony leci, tu spada. No szukamy klocków, bo jest słaba plansza. Najgorsze jest to, że właśnie doktor teraz. Ale dobra, uderzył w tą stronę, więc stoimy jeszcze. Więc jeszcze stoimy. Tak, nie mogę nie uderzę tutaj Marianą, bo zdejmę friki tutaj tej trójki. Nie uderzę, więc uderzę tak i tak. Dobra. Teraz zdejmiemy Wolfganga. Wolfgang zdjęty. Tu mam trójkę i nic więcej nie mam, więc szukamy klocków na środku. Kurczę, na drugie rozdzieliłem w sumie. Trochę niepotrzebnie chyba. No ale dobra, gramy teraz tak. No gdzie te klocki, ludzie kochani? Zabieraliście nam wszystko. Teraz możemy spróbować tak. Możemy tak, możemy tutaj dwójka fioletowa. Chyba nie chcę bić felic, bo tu będzie takie ryzyko. Tutaj mam dwójkę. Tu jest trójka, więc załadujemy Rigarda. Ładujemy Rigarda, tutaj wszystko jeszcze będzie stało. Okej. Czy chcę zagrać tak, czy chcę zagrać tak? Mogę zagrać tak nawet, to wszyle wiecie. Jeden klocek trochę większe obrażenia. No nie jakoś bardzo dużo, ale troszkę tak. Tutaj mamy jeden klocek. Oczyszczenie poszło, więc mogę odpalić Marianę. Bo nie tracę na tym jakoś bardzo dużo. Okej, zdejmiemy Morela. I teraz już po prostu wykańczamy Elizabeth. Tu się podleczymy, tutaj załadujemy. Dobra, poszło oczyszczenie, można walić. Wiem, że wziąłem hel na oczyszczenie, ale uważam, że hel i tak robi dobrą robotę, tylko trzeba ją w odpowiednim momencie odpalić. Dobra, pierwsza walka wygrana. Jest ok. No i trzeba coś jeszcze zdjąć. Może berę, tutaj jest taki dość ciekawy skład. Jest Elna Dacha, Kara, będzie Bera, dobra, spróbujemy. Spróbujemy z Morelem, spróbujemy z Kadi. Sprawda, nie ma Elizabeth, ale weźmiemy i tak Esme, bo Esme jest dobra, spoko, fajna. Tutaj. Jeszcze oddziały trzeba ustawić. O tak. Jeszcze tak, jest Kara z prowokacją. Więc weźmiemy Malosiego. Mimo że jest odwołanie, ale lepiej być troszkę zabezpieczonym zawsze. I teraz tak. Tutaj jakby nie ma bicia. Tu są miniony. Jest Milena, która. No może mocno uderzyć, ale jak mocno uderzy, to nam drugi lekarz też może niewiele pomóc. Jest Siewca. I jest Elna Dacha. Tu by się też przydało oczyszczenie z jednej strony. Więc weźmiemy. Troszkę inaczej pójdziemy chyba tak. Chociaż osobiście nie jestem przekonany do Hanki. Proteusz nie, no bo tu jest słabe uderzenie i niszczenie. Kurczę, sam się waham.
Sam się waham, jak to zagrać. Czy tym żółtym może jednak? Czy wziąć berę? Berę bym zostawił do składu z Belgii. Wspomniałem, że tego składu użyję, no ale zobaczymy. Dobra, jest mi 23, więc próbujemy tym. Tutaj też jest skadi, mimo że jest oczyszczenie, no ale zobaczymy. I tak. Możemy poszukać diamentu tym ruchem. Tak, teoretycznie też możemy poszukać tego diamentu, bo tutaj nam to leci raz w dół, raz. Nie, bo tu jeszcze poleci czerwony. Wstępujesz dwa razy, bo już tego nie chcemy zabrać, wtedy diament automatycznie nam odpada. Niebieskie mamy, no bardzo słabe. Grając tak, no tutaj tracimy tą trójkę, musimy tak chyba spróbować. No nie ma diamentu. Jeszcze możemy tak spróbować. To nam raz spadnie. Spróbujemy jeszcze raz tak. Dobra, diamentu nie ma, ale jest odpalona Hanka. Jedziemy tak. I teraz pierwszy ruch, który przychodzi do głowy, to jest taki. Załadować Rigarda. Tutaj by była też trójka, szansa na jakąś trójkę niebieską potem. Tutaj nic niebieskiego nie widać. Tutaj to jest w ogóle nie ten kolor. Zagramy tak. Dobra. I co? I chyba Hankę znowu trzeba ładować. Tak i tak. Zagramy tak, to tutaj tracimy tą trójkę. Kurczę, nie ma tych niebieskich. Tutaj mamy niebieski klocek. Ale to jest jeden, to jest za mało. Nic nam to nie da. Bera się odpali drugi raz, ale tymi minionami tak będziemy ściągać swoimi minionami od Hanki. Okej, załadujemy Hankę, ale na dachach też może odpalić. Czy my ją chcemy przyspieszyć teraz? Bo tak uderzy siewca. Tylko czy my przyspieszymy znowu siewcę, aż tyle, żeby się teraz odpalić wypuszczeniem? Albo przyspieszymy. Bo jest bardzo szybki, powinno to wystarczyć. Zagramy tak. Dobra. A jednak się pomyliłem, ale mamy załadowanego Rigarda. Więc teraz się leczymy. Tu stoi, leczymy się. Milena się teraz odpali. Dobra, zagramy po prostu tutaj, żeby się załadować. Tak, czy ja chcę teraz bić? Wiecie co? Muszę teraz bić, bo to jest bez sensu czekać dwie tury jeszcze. Bez sensu jeszcze czekać dwie tury kolejne, nie wiadomo co w sumie. Dobra, po prostu się już ładujemy. Chyba będzie koniec. Tak jest, dokładnie. Dwa ataki.
Okej, skuteczne. Fajnie poszło. Jak widzimy kalwary i za chwilkę jedziemy dalej. Jest głównie Bera, Sojuszczyca, Diochon, bodajże tak się nazywa ta karta, tak jest. Jest Gwindin, Ostros, Kston. Tu jest doktor, nie wiem, mówiliśmy, jest Sojuszczyca, Kara, Nomi, Diochon, Elonisist, Ale, Razy. Ale spróbujemy chyba najpierw. Albo nie. Tamten skład jest troszkę eksperymentalny, zdaliśmy na później. Idziemy tutaj. Idziemy tutaj składy. Niebieski. Z Fridą. Irynia Kobalt. Ok. Dobra. I teraz weźmiemy tak. Weźmiemy gazelę. Dacham byśmy skąd stoi. Weźmiemy gazelę. I tak. Kingston nie podpalimy Kingstona. Ale i z wszystkim biorę z liści. Quintin. Czyli przydałbym się jakieś mocniejsze uderzenie. Natomiast u mnie to będzie tylko. Nie mam Prateusza, zrobimy Poseidona znaczy coś innego. Więc będziemy w takim składzie. Dobra, jedziemy. Dobrze, nas przyjęła. Wczoraj było tak. Nie było źle, ale też nie było super. I mamy tak. Nie wygląda chyba najgorzej. Jest tutaj trójka. No coś posklejamy pewnie, tylko trzeba dobrze to przemyśleć. Możemy zagrać w ten sposób. I tak, zagramy w pionie. Dość mocno zostanie biocha, ale tutaj to się rozdzieli, chcę tego rozdzielić. Zagramy tak, będzie trójka do grania. Tu zostanie druga trójka do grania i to wszystko tutaj znajdziemy. Najpierw zagramy w ten sposób. Nie, na razie zagramy, bo to jest ruch, który z taką ostatecznością, pewnym takim sensie, że jeśli na tutaj nic nie wpada, to go musimy zagrać. Natomiast tu dwa płaskie lecą w diachronie, trochę je podładujemy. Więc na razie ten ruch nie jest konieczny, więc go odpuścimy sobie. Więc teraz zagramy najpierw tak, tak i tak. Tutaj diament, ale tutaj nie opuszczę tego. Nie opuszczę tego. Tutaj tak ewentualnie być diament. Możemy go spróbować poszukać tego diamentu. Tylko czy my go chcemy poszukać? Na pewno chcę. Dobra, ryzykuję. Będzie diament, dobra. Jest diament, zagramy. Zagramy, właśnie bym powiedział tu. Za chwilę zagramy. Zagramy za chwilę ten diament. Kurczę, szkoda się załadowała. Mam nadzieję, że. Ok, teraz stop. Kurczę. Przeczekać jedną turę, czy nie czekać? Ruch, który spokojnie przeczekamy. Tutaj nie, chyba ten się daje najbardziej bezpieczny. Przeczekać jedną turę. Dobra. Teraz pójdzie wyrównanie. I teraz. Tak, tak. Dobra, zdejmujemy chatęś. Tak pani myśli wszystkich, więc bez znaczenia.
Okej. Tutaj te dwa punkty na muro udaje się. I koniec odrodził się, jak to zazwyczaj. Teraz fajnie koniec na ura. Fajnie, bez większych problemów poszło. Spróbujemy tego youtubera, nie? Bera, Moller, Zekerna, Kara, Mariana. Tak, Zekerna spore zagrożenie. Tutaj jest niebijące. Mariana też nie uderzy bardzo mocno. Czy my tu pójdziemy? Czy nie chcę tutaj pójść? To jest dobre pytanie. Zielony? No chyba może nie pójść zielony. Teraz mi dwa żółte, więc weźmiemy też fiolet. Fiolet weźmiemy taki. Lata to z tym razem. Dobra, przede mną jest trochę miejscami. Kiedy nie stawiać lekarza, musimy. To jest największe zagrożenie. Lepiej, żeby stali w miarę możliwości. Przynajmniej te trzy pozycje od siebie. No teraz nie mogę znaleźć się. Dobra, jest. Okej, jedziemy. I tak. O, fajnie, że miałem fiolet. Taki diament? Czy taki? Nie ma taki. Teraz tak, potem tak. Chyba chcę najpierw czego zdjąć. Zabramy tak. A, bo Barry zdjął, zapomniałem, kurczę. Przegapimy. A, dobra. Może Morel padnie. Jest Morel, dobra. Teraz Zekena. Zdejmiemy ją, otrzymamy taki ruch. No i co, szukamy klocka, możemy na karze, teraz pójdzie oczyszczenie, więc tak. Teraz Zekena uderzy, a zagram tak. Są zielone palnie. Załaduje ten prostą karę, jest wszystko, że załaduje. No to już tak wygląda, teraz jest na szybko. Tak jest walka wygrana, więc. No i teraz już będzie po nocy. Kurczę, żeby tak każdą kostkę leciało, to naprawdę. Dobra, fajnie poszło. I co, może teraz tutaj? Tu jest Krampus. Freyka i Zemedwolga. Więc tak. Peredot.
szmaragd cel. De Andre Valossi. Czymś takim. Czymś takim. Tutaj idzie 30 do lekarza zawsze. De Andre. Dobra, jedziemy. Właśnie ja do końca tego składu nie obejrzałem. Nie wiem, czy nie poszedłem do szybko, ale zaraz stanę. Okej, mamy tak. Trójka. Sporo czerwonych. Druga trójka. Zagramy tak. Dobra, chyba na razie zagramy w ten sposób. Dobra, tak, bo nie rozdzielamy szkolki, tak? Dobra. Dobra. Teraz tak, ponieważ chcę załadować zielone. Więc w ten sposób. No likwidujemy. Chyba w tą stronę pójdziemy. Próbujemy zdjąć flick. OK. Teraz zablokujemy. A kurczę, oczyszczanie pójdzie. Troszkę za szybko tu zagrałem. Powinienem przeczekać jedną, która dopiero ma się odpalić. No ale dobra, jeszcze nic się nie dzieje. Rydot. Tu się umyczymy teraz, bo ma losy na mało. Czy chcę uderzyć Rydot? Nie, nic tam to bardzo nie da. Co my teraz musimy zrobić? Tutaj. Tam zaraz załaduję, ale to nie będzie problem dla nas. Chyba po prostu taką trójkę nagram. Dobra, jeszcze tą dwójkę. Teraz Elizabeth, później się leczymy. Teraz tak. Dobra. Walimy, bo Gangam jest teraz chyba największym zagrożeniem jakby. Marce, Rydot. I wygrana. A, na Polaka poszliśmy. No i ostatni atak. Kogo my tu uderzymy? Zombie? Siewca, Lassie? To jest skład, który jest dość mocny. A pójdziemy tutaj. Trochę taki staram się sobie słabszy też wybrać. Szósta flaga, więc... To co, Elois? No karę spróbuję. Mimo, że to jest oczyszczenie, to jednak pójdzie kara. Broszka? Nie, broszki nie chcę. To czy my tutaj będziemy mieć tym ataku? Jest Bera, więc Elois bym zostawił. Może być czerwonym. Wiesz, tu jeszcze jest Isrod. I możemy być niebieskim. Tak, jak tu jest zbicie? Gdzie będzie?
Ale dobra. Bera. Frost. Penny. W takim razie zamiast kary, czy pójść lekarz. Musi pójść lekarz. W sumie będę żeś odwiedził. Czy jednak wziąć tą Glendę i coś na chłopskie niebieskie? Tak, tu mamy miniony, tu mamy nie, ale grubo z tymi minionami już się robi. Teraz coś chwilę to lego. Z chwilę to jest problem, że nie mam lekarza więcej. Miałem trzeciego Ribarda. Mógłbym pójść tak. To jest tak naprawdę mocno defensywny skład. Jeśli są głównie miniony. Kurczę, to kombinowanie teraz troszkę jest. Nie, nie zrobię tak. Zrobię tak. Zrobię tak. Nie wiem, czy jakoś to jest bezpieczniejsze mimo wszystko. Trzydziestka. Tu jest szybko. Tu jest szybko. I tu jest szybko. Ale damy ją węgielu. Tu jest skład 2-2-1 w ogóle. A może na tym jest Bera, ale Bera znowu jest kurcza. Mocny tym. Lenny zamiast Bery? Wtedy tracę sporo miniony. To znowu mi to uderzenie. O 40%. Sam nie wiem, co zrobić. Drake. Fryk w drugiej linii jest. Nie. Rezygnuję teraz z tego, wiecie. Idziemy w Pongiel. I z Rodem. Alizabit. Mocne bicie. To by się jeszcze nie wiesz. Ja używałem grazu, bo nie używałem grazu jeszcze. Jest Rod Kong, no i Skara. Nie mam spraw do obniżenia defa. Ale niebieski odbijamy z Kongiem. Kowalta odbijamy. Tu będzie kontra. Spróbujemy tak. O! No i ktoś mnie uprzedził właśnie. Albo to tylko po prostu wybierałem. Eloise, Kong, Isrod, Grazu, była kara i Grazu w ten sposób. Bardzo szybka, średnia i średnia. Próbujemy. I tak, nie jest dobrze. Mamy taki ruch. To mi chociaż bardziej podoba. Tu jest jedna dziewiątka. Tu coś poleci, tu poleci. Tu jeszcze możemy zagrać tak, to będzie wtedy czwórka. Zagram najpierw tak. Teraz zagramy tak. Co szukamy teraz? Chyba bardziej żółty, bo tutaj nie widzę, jak to można opuścić.
czego? Tak. Nie wygląda to dobrze. Wygląda to bardzo źle w tej chwili. Potrzebujemy pozu. Tak, tu spada. Tutaj Zenkitka nam dużo nie zrobi. Tu zabramy tak teraz. Teraz Drake, kurczę. Zimkitka podbija wszystkie uderzenie. Nie przestaje tego. Nie ustoję tego. Chyba, że Frick padnie, ale nie padnie. Bez obniżenia DK nie padnie. Chyba, że tutaj poleci naprawdę jakieś mega kombo. Ale raczej nie poleci. Czy tutaj ewentualnie jest szansa na żółty włosy? Jakaś nadzieja jest, spróbujemy. Nie ma. No i co, teraz będzie problem. Koniec. Jeszcze kara ustoi, ale to za mało. Niestety porażka. Przekombinowane. Ajajaj, szkoda. Szkoda. Dobra. Dzięki za dzisiaj. Na razie.